Sio! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z RimWorlda. Miałem nadzieję, że skończymy ten karabin snajperski, ale Wrestling stwierdził, że jest śpiący chyba, albo głodny, albo coś. W każdym razie idzie sobie stąd. Ma trochę hełm, jakby miał, jakby był Magneto z X-Menów. No, bez kitu, tak wygląda. W opisie macie link do G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach, sprawdźcie sobie. A my grzejemy dalej życie naszej kolonii. Cały czas leje, jest mgła, to dlatego, że nie rozwaliłem jeszcze tamtego klastera. Poza tym mamy jeszcze tych gości do rozwalenia. Ale jak już będą snajperki, to kto wie, może to jakoś łatwiej pójdzie? Może? Może? Zobaczymy? No, fajnie jakby Ryznik to zbudował, ale też go nie chcę zmuszać. Jutro to zrobi w lepszym nastroju, może mu siądzie jakaś tam dobra jakość czy coś. No nie, może. Właściwie Ryznik, jak chodzi o jego predyspozycję do takich rzeczy, ło, to on jest kozak. On jest kozak. Chwila, moment i on będzie robił jakieś epickie bronie, naprawdę epickie. Dobrze. Dobrze. O, idzie to zrobić. Skubaniec to poszedł i zrobił jeszcze dzisiaj. Krótka przerwa to była tylko. Ja myślałem, że już koniec na dziś, bo inni idą spać. Ale nie. Zrobił karabin snajperski. Połóż go. Dobry. Dobra jakość to jest. Dobra jakość po prostu. No. To się nie ma co martwić. Nie jest to jakoś normalna, tylko dobra. To jest już poziom wyżej, nie? A jak będą robili mistrzowskie, to już w ogóle. Super cacy. I od razu się bierze za inne zlecenia z innego stołu. Tutaj są pociski zapalające, silnie wybuchowe, EMP i później spodnie balistyczne, kamizelki kuloodporne, hełmy balistyczne. Takie fajne rzeczy. Dobrze. Dobra, i Galoda, możesz dostać tą snajperkę. Jak chcesz bardzo. Proszę, to dla ciebie specjalnie robiona na zamówienie. Bo jesteś kozak snajperem, będziesz nawalać. No, to mamy teraz 3 osoby z karabinem snajperskim. Dobrze myślę? Filika. Galoda i Kenzo. Tak. I to będzie 3 naszych snajperów, którzy będą rządzić po prostu. Rządzić będą. Naprawdę. No. Wszyscy mają zapalenie. Wszyscy mają wysokie poziomy. Oni jak pójdą napierdzielać, to wow. A zobaczcie, jaki to jest zasięg tej broni. A, no nie zobaczycie, bo ona nie ma jej jeszcze. Co ona tu idzie właściwie? A, naprawić to. Znaczy zbudować. Ale możecie zobaczyć po Lilice. Patrzcie, jaki to jest zasięg. To jest naprawdę imponujący zasięg rażenia tego karabinu snajperskiego. Bardzo duży. Bardzo duży. No, to jest coś takiego, jak on ma. No, bo on też ma tą miglarkę, kurde. Snajperkę. Upierdzieloną. Ale my ich załatwimy inaczej. Zrobimy tu dużo pułapek, ostrzelamy ich z moździerza. Wejdą tutaj. Snajperów się ustawi ze 3 tutaj. Będzie generalnie super. Miodzio, fajnie. Trochę minie, zanim zrobimy te pułapki. No ale kiedy się zrobimy? Dobrze. Będzie dobrze. Będzie spoko. Stół zrobiony jest też do pokera. Bez krzeseł, ale jednak jest. Nie wiem, czy oni mogą tu siedzieć w ogóle bez krzeseł. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale on jest tak skonstruowany, że no nie idzie mu dobrze krzeseł ustawić, więc nie ustawiam w ogóle. No. Duże ryzyko załamania. Karo, znowu on. No, to znowu, i znowu wilczy głód ma, no to wstań i zjedz, ziomek. Okej? Okay. Poza tym ideologię, wiadomo. Wiadomo. Mhm. O, Kenzo może już teraz swobodnie używać. Wezwij oddział kawalerzystów. Okej. Okay. I timer tam się zresetował już. I można spokojnie wezwać znowu. Goście przyszli, wow! Siema, lawego i jazbo. Co tam, chłopancy? Fajnie, że jesteście. No. Jest cacy. Pi. Przyda mu się ten hełm, bo ostatnie działko zrobiło mu przegląd mózgu. Tak było, ale wczytałem save'a, już tak nie jest. Ale tak, hełm jest super sprawa. Najlepsi są ci trzej kowboje, nie? Oni nie mają hełmu w ogóle. No, chłop, tutaj strzelba i karabin. No, typowo, 3 szeryfów. Wszyscy mają wąsy. Ej, to jest 3 szeryfów, poważnie. Każdy z nich ma wąsy, jeden ma nawet płaszcz, no i te czapki. Pięknie. Pasują. Tu brali się naprawdę nieźle. Ale spoko. Robimy lepsze ciuchy, będzie ok. Na zewnątrz 7 stopni, nice. Patrzcie po temperaturkach, wszystko się fajnie zgadza. Wszystko jest dobrze.
Jest naprawdę okejka. No, zabawowo, zabawowo. Co wy robicie? Wiem, że mi chcą to podpalić. Ale bym się wkurzył. Ale nie, nie, nie. Tu nie ma agresji przy takiej obronności. Nie, nie ma agresji. Pełny chill i luz. Pełny chill i luzik. Tak jest. Tak jest. Co byście wreszcie zbudowali, Wajzy? No, coś tu robią, coś tu zaczynają działać. Ale bardzo powoli. Jakieś walki się odbywają. O! Tu ma kontra dziki dzik. Reszta powinna pomóc. Naprawdę. Powinna pomóc reszta. Ja nie będę pomagał. Ja się tam nie plątam w to. A może te mawoły bym dorwał? O, te. Te mawoły to chętnie bym dorwał. Przyda się zapas na zimę. Upolować oczywiście. Oczywiście upolować, no. Tak, 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 tak. Galoda pójdzie i tam piu, 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 piu. Ze swojego nowego karabinu snajperskiego. Slick, o co chodzi? Rekreacja, pragnienie 20. No to rekreuj, kurde. Ja nie rozumiem cię czasami, ziomek. No, możesz mieć więcej rekreacji w nocy, chcesz? Proszę, masz dwie godziny rekreacji. Ty też dostajecie. By nie było takich problemów. Jedna godzina to za mało. Widocznie to za mało. Więc masz dwie godziny. Dwa razy więcej. Poradzisz sobie. Świnki animal control zrobione. Coś czuję, że będzie kryzys mięsny zaraz, jak ja tyle mawołów pozabijam. Mięso z insekta. Po co to trzymać? To w ogóle... najwyżej wyrzucę. Najwyżej to wyrzucę. Piwa jest też strasznie dużo. Naprawdę dużo. Chyba komuś sprzedać trochę piwka. O. Ja z tymi mawołami to tak nie rozpędzajcie się. Myślę, że dwa wystarczą, ok? Bo się nie zmieszczą w lodówce, niestety. Niestety. Jak byśmy nie chcieli. O, Lilika się zajmuje zwierzątkiem. Mia, ale fajnie. Juhu, tresura jest robiona. Wow. Tylko, że on w ogóle nie jest stresowany praktycznie. Bardzo słabo jest stresowany, no. Bardzo, bardzo. Ona ma kozak zwierzęca, jednak sobie nie radzi. Dobra, lecisz z nimi. Lecisz z gościami. Snajperka z takiej odległości, to uff. A, to nie do nich idziesz. A, do nich idziesz. Okej, okay, to jest twoja pozycja strzelecka. Świetny pomysł. Mam karabin z zasięgiem takim. Będę strzelała z 5 metrów. Tak się robi biznes. Co może później tak, naprawdę. Co może później tak? Przecież to ona jest tym zwierzęciem w kozim rogu. Zapędzonym. Naprawdę. Uff, ale oberwał. No i patrzcie. Postrzelenie karabin snajperski. Tyk. Jest nieźle. Dobra. Dobrze, no teraz to robisz sens jakiś. Ale nie trafiasz, bo ta pogoda też psuje. O, tu mawoł był do zjedzenia. Nie zepsuł się. Gnije. Szkoda, nie zauważyłem. Ale poszedł sobie spać? Nie zginął już, co? Wow, w mózg trafiony. Czaszka, postrzelenie. Wow. Headshot ze snajperki. Nieźle, no nie powiem. Imponujące. Imponujące, to prawda. Jeju. No, naprawdę imponujące trafienie. Kurczę, GG's. GG's. Ładnie, ale podoba mi się. Jak będzie tak trafiała w wrogie jednostki, to już w ogóle będzie kozak. Biegną, biegną, mamy tylko pichu, pichu. Headshot, headshot. No i będą się wysypywać. Dobrze, dobrze. Krowa urodziła. Okej. Okay. Okej. Okay. Grizzling produkuje amunicję, fajnie, tej amunicji tutaj przybywa. Będzie z każdego pocisku po 20 sztuk, kozaczek. Jak będziemy chcieli przeprowadzić ostrzał na mechanoidy, to pójdzie gładko. To prawda. Ja bym jeszcze kapsuły zbudował i wysłał w tych kapsułach tam amunicję, żeby leżały obok nich. To jest mega dobra opcja, wiecie? Różne. I... gdzie to jest? Super doładowywacz neuronów, wow. Urządzenie umożliwiające neuronom... uwrażliwiające neurony, które każdego dnia mogą dostarczyć jedno doładowanie neuronowe. Osoba z doładowaniem nerwowym będzie szybciej myśleć i uczyć się, ale także spożywać więcej jedzenia. Fajne. Fajne, fajne. Tylko, że nie tego potrzebuję. Kapsuła transportowa, ale ja chcę wyrzutnię kapsuł. O. A to i to trzeba zbudować. No, port do podczepiania i tankowania jednej kapsuły transportowej. Wyrzutnie mogą zostać uruchomione jako grupa, lecz muszą przylegać do siebie. To jest mega dobre.
Jest mega spoko, te wyrzutnie. No. Myślę, że tutaj w tym korytarzu bym je zbudował, do magazynu będzie blisko. I tych, no, tych wyrzutni tu zrobić. Odczepione do siebie muszą być, ale przecież one są tak ustawione, że to tak średnio. W sumie co za różnica, jak oni i tak będą ten, to wszystko na raz pójdzie, czy nie. Chyba bez różnicy większej. Mi się zdaje. Zawsze mogę zrobić tak, że... Tak będę je stawiał. Ze cztery. No i do tego kapsuły transportowe. Czy one muszą być obok, czy co? O. Mogą zostać użyte, aby wysłać podarunek do transportu ludzi ze sobą ataku zaskoczenia oraz do wysyłania posiłku. Jak to się buduje? O. Ja mam to postawić. Pewnie te muszą być gotowe, żeby je postawić na nich. Tak obstawiam. No. A, mogą jedną ścianką wszędzie przylegać. A, no widzisz. Tu masz głowę. Możemy je tak postawić. Też będzie git. Też wszystkie cztery naraz wystawię. Na tym się pewnie buduje kapsułę, jak to się już buduje. Pewnie. No, ale pięknie by było. I wszystkie cztery wyślę za amunicją silnie wybuchającą. Tak tutaj, 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 tutaj. Żeby tutaj w ciule amunicji leżało tej silnie wybuchającej. I wtedy strzelę ze dwa razy, jak wybuchnie ta amunicja, to tutaj dosłownie będzie jedna wielka eksplozja i one pójdą. A one tego nie zinterpretują jak atak, bo to jest tylko transport. Tak mi się wydaje, że taktycznie to może się udać. No i plus mogę jakieś syfiaste rzeczy w ramach prezentu wysyłać do innych kolonii, więc to też kozak. Bo taki śmietniczek będzie, nie? O, przeskanowano po ziemię uran. Nice. Jak gdzieś uran. Tutaj jak blisko, jak fajnie. Kozak, bo będę, jak będę miał te działka uranowe, to się uranu bardzo dużo przyda. Oj, bardzo dużo. Ale będzie pięknie wtedy. O, to będzie coś. To będzie coś, naprawdę. Będzie kozaczek. Zbiory fajnie. Ma woły, ryż, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Czy tarcza nie jest na ostrzał z nieba? Nie, to jest tarcza niskokątowa chyba, czy jakoś tak, tak, niskokątowa. No, przechwytuje pociski naziemne, tylko i wyłącznie. Wszystkie lecące z góry trafiają tutaj, kapsuły trafią, pociski trafią, wszystko jest git. No. Dlatego tam bardzo podejścia nie ma takiego normalnego, nie? No. Kozaczek, Yukiko już buduje. Dobrze, i teraz co? Zbuduj kapsułę transportową. A, tak to działa. Okej. Okay. Fajnie, bardzo fajnie. Docelowy poziom paliwa można ustawić. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie. Nie wiem, jak się je obsługuje, ale nauczymy się tego na pewno. Jakby poziomu paliwa, no chyba nie trzeba mieć dużo. 75 mogą wlać. Ja bym dał dużo mniej, bo chyba, żeby je wysłać na tą samą część mapy, to chyba nie trzeba więcej, nie? Maksymalna odległość 11 pól. Ja w ramach tego samego pola będę wysyłał, więc obniżę do 10 dosłownie tutaj poziom paliwa. O. Nie ma sensu tutaj lać więcej paliwa, no bo po co? Po co? Niech teraz ciągnie te paliwo z powrotem. Aż wężykiem wyciągnąć z powrotem, załadować do innych. Żebym tego paliwa tyle nie widział. No nie zrobiłeś tego. Nie fajnie, no tu jest teraz za dużo. No nic. No nic. Jakoś to chyba zniosę. Pyk. No i oczywiście kapsułę proszę tu zaplanować. Tak. I tutaj znowu dyszkę. Tyk, kapsułę. A, pięknie! A, jest kozaczek. No teraz to z górki, no nie? Naprawdę, z góreczki. I dupnę tej amunicji wysoko, tej wybuchowej, czy tam, jak tam się nazywa. I tutaj tak pich, pich, pich wylądują sobie i będzie bum, bum, bum. Bum, bum, bum będzie, zobaczycie.
Będzie pięknie. Na pewno. Wierzę w to. No. O, próba namówienia do ideologii przez Yukiko, a Yukiko ma naszą ideologię. Wow. Dobrze. Merkat, weź ty się zdecyduj na naszą ideologię, bo jak nie, to kopa w dupę oberwiesz i się skończy pajacowanie. Rozumiem się? No. Czy to był ostatni raz? Jak muszę poruszać ten temat? Wow, 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 ile jedzenia! Jedzcie, bo mamy za dużo. Dosłownie trzy kratki wolnego miejsca. No dobra, cztery. Jest, jedzcie, jest. Jedzcie sobie, jedzcie. Niam, 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 niam. Jeszcze chodzi i zadowoleni. Galoda buduje kapsuły, fajnie. Bardzo fajnie. Ale ładne kapsuły. Dobra, i teraz załaduj grupę kapsuł. Twórz kopię, rozbierz. A i to się tak ustala. Mogę ludzi, mogę coś tam, szeges, meges. Dobra, jak się ustala cel ich podróży? Nie wiem, autentycznie nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Musiał dowiedzieć jeszcze. Pewnie jak już wybiorę cel, to wtedy będzie. Znaczy jak wybiorę rzeczy, to wtedy będzie cel do wybrania. No i naładuję. Chem paliwa też mogę nawalić tam teoretycznie. Ale mam go bardzo mało, więc wezmę raczej te pociski się nie wybuchały. No. A mam ich 20. 20. No. Najpierw ładuj, potem strzelaj. A, serio? Ja planowałem najpierw je wystrzelić, a później załadować towarem, no. A jakoś mi przeszło przez myśl. Dobrze, 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 będzie git. Będzie gituwa. Dobrze, dobrze, dobrze. A jaka podróż będzie szybka? Przecież ja ich będę tylko wysyłał, tak piu piu i z powrotem będą musieli przyjść piechotą. Ale w jedną stronę mają szybką wysyłkę. Na bitwy i tak dalej, nie? O, to może być całkiem solidne. Całkiem solidne, nie powiem, że nie. Prawda. Naprawdę. Fajnie, fajnie. Fajnie, spoko, tylko tej amunicji muszę więcej zrobić i będzie kozaczek, a że nie mamy paliwa, no to nie zrobią. O. Dopóki bumalopy nie obrodzą. Paliwko, które... Dobra, jest tego paliwa trochę, tylko nikt nie znosi go. Po prostu nie ma go kto znieść. Flercia, Daro, za traganie się bierz i to już. A on jest też streserem. No to nie jesteś już, Elo. No, nie, no dobra, jesteś. Noś rzeczy! Kurcze, Daro, Daro. No, itemki noś. A tutaj leśniczy rolnik? Aha, treser. Nie wiem, po co na tyle rolników leśniczych treserów, jak mogą być jeszcze tak. Git. Dobrze. Już nie musisz karawan robić za bardzo. No, teoretycznie nie. Tylko gorzej z przynoszeniem z powrotem rzeczy, wiesz? No, chyba, że mogę kapsułą wysłać, nie wiem, mawoła z nimi. Jeżeli mogę mawoła wysłać kapsułą, no to kozak. Wysyłam ludzi i mawoły, a później oni wracają ze piechotą i na mawołach niosą sprzęt. Jeżeli tak się da, no to jest kozaczek, nie? To jest kozaczek wtedy. Ale nie wiem, czy się da. Pierwszy raz będę używał kapsuł transportowych. Pierwszy raz. O, tutaj się biorą powoli za robotę. Powoli bardzo. Powoli to jest słowo klucz. No ale mogą to już robić, bo wszystkie inne zlecenia zostały wykonane. Więc no. Ej, Merkat, nie mógłbyś to tutaj przynosić tego drewna? To jest pełno drewna, stary. Weź. Ale głąb. Naprawdę, jesteś głąb straszny. To drewno to się nosi na dostawy, a nie gdzieś tam. Kurka, ziomuś. Ziomuś! Powinni jako priorytet znosić tutaj najpierw, a nie do magazynu. Po co nosić do magazynu i później przynosić z powrotem? Nie kłam. No. Ach, Kenzo, nasz gladiator. Ale on pięknie wygląda, co? No, naprawdę mężnie. Mężny mąż bardzo jest z niego. Bardzo mężny mąż. Naprawdę, no nie udało mu się. No, dużo czasu zajmuje zbudowanie tych pułapek. Dużo, ale warto będzie. Naprawdę warto. Obżarstwo popi, a niech się obżera. W ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie za to to, żeby z tej strony bardziej wycinać, a nie z tej, bo z tej to jest trochę niebezpiecznie. Trochę niebezpiecznie się robi i zwierzęta, i mechanoidy, no, dajcie spokój. Lepiej nie podchodzić. O, jedzenie za darmo. To niech sobie puma je. Dobrze, pracujcie, fajnie.
Fajnie. Dobrze, lampik, dobrze, ścinaj drzewa. Ścinaj. No już prawie połowę zrobili. Naprawdę. Prawdy jest spoczko. Gdyby nie to, że oni noszą, to chyba im tu dupne magazyn na samo drewno bez kitu, bo nie mogę patrzeć, jak oni to robią. Nie mogę patrzeć, jak oni noszą to drewno do góry. Po prostu nie mogę, nie? Naprawdę nie mogę. No. No nie mogę, nie mogę, nie? Dobra, tu macie magazyn drewna. Jakbyście już bardzo potrzebowali to nosić gdzieś, to noście tutaj. Chociaż tyle. Bo poskłada mnie normalnie, jak widzę, że oni aż tu noszą drewno, żeby przenieść je z powrotem na dół. No patrzcie, ile tego drewna już przynieśli. Co za głąbę, 1100 drewna. Przyda się tutaj, owszem, ale tam się bardzo przyda. Siemanko, kurczę, ładnie zleciało z czasem, dopiero były 52 godzinki. Tak, tak, tak. Wczoraj były 52 godziny prawie. A dzisiaj już się wychillowało, jest super. Nie ma komponentów? O, skończyły się komponenty, całkiem, całkiem. A to ci zła wiadomość. Przesadziłem z użyciem komponentów. Oni się pobili? Oczywiście, że tak. Jaki. Złamania. Kamba cię pobił, no nieźle. Łamał kości, no nieźle. Ciekawie, ciekawie. Zlecenie ukończone, uszy i płaszcz. To dobrze. Zabiorą się za resztę zleceń. Pewnie jakieś są jeszcze, koszula. No i fajnie. Już nie mamy nikogo z podartymi? Nie, mamy 8 osób. No to są pewnie kamizelki kuloodporne, więc nie przejmuję się. A tu jak zlecenia? Podnie balistyczne, pociski MP. Czy my mamy na te pociski rzeczy? Komponenty są... Co? Dobra, koniec z tymi pociskami MP. Dwa komponenty na jeden pocisk idą, czajcie to? Tutaj też komponenty idą. I tutaj też. No, bardzo dużo komponentów mi idzie. Na takie rzeczy. Bardzo dużo. Trzeba by pohandlować z kimś. Chyba. Ale ja nie mam jak wyjść z mojej planszy, więc muszę czekać, aż przyjdą. Albo wezwać sobie jakiś transport. No. Czy coś. O, i znoszą tutaj. I fajnie. I stąd zabierają i budują dalej. No i kozak. Niedźwiedź gryzli poluje na Merkata. Ej, Merkacik, masz problemy duże. Naprawdę poważne problemy masz, stary. Generalnie masz ogromny problem. Tym bardziej, że ten niedźwiedź ominął wszystkie pułapki. O. Biegnij, Merkat! Biegniesz tak samo szybko jak niedźwiedź, więc jest git. Nie, trochę wolniej, ale raczej nie dogoni. Da, wystraszcie, dokładnie. Wystraszcie go. Uciekaj! O, mocno oberwa. Uciekaj, Daru! Uciekaj! Dobra. Dobra robota, koledzy. Obiad na stole zaraz będzie. Jak tam? Nic ci nie urwał? Lewe płuco zniszczone, mały palec prawej ręki odstrzelony. Wśród strzelby, Narrow Limit, Niedźwiedź Grizzly, Crashing Daros, mały palec prawej ręki. Czyli... Merkat strzelił do niedźwiedzia, ale trafił w Daro i urwał mu palec. Prawa ręka, mówisz? Może dłoń polną byś chciał mieć, co? Ty jesteś rolnikiem? Może tak się składa? Co? Chyba nie. Prawa dwa, no to słabo. Musimy ci kupić nową rękę. Tak się zdarza, no najważniejsze, że mu pomógł, no nie? Najważniejsze, że mu pomógł, jakby moc przyjaźni wygrała nad niedźwiedziem, a można powiedzieć. Zdecydowanie można powiedzieć. No.
Zdecydowanie można tak powiedzieć, że moc przyjaźni wygrała nad niedźwiedziem. Tak. Bardzo fajnie. Tak coś czułem, że ten niedźwiedź może być problematyczny, bo już tu dziki zjadał. Ale mógł sobie zjeść tego dzika do końca, a nie moich kolonistów atakować bezczelnie. No, naprawdę. O, no mógł. No co już trudno się mówi. Zamontujemy mu jakieś bioniczną łapę i on będzie jeszcze bardziej zadowolony. Miał super rękę i w ogóle. No. Naprawdę kozak. A w sumie rolniku można by zrobić te ręce polne, co? No, taka Yukiko. Albo taki ten Riesling. Nie no, Yukika z ręką polną? Kurczę, to by było coś. Yukiko. Chcesz rękę polną? Na pewno chcesz. Weźmiemy ci zdrowie. Ty masz wiotkość i w ogóle. Dostaniesz rękę polną. Na lewą ci tam. Okej? Na lewą. Kozaczek, cieszysz się? Na pewno się ucieszy. Ucieszy się, jak dostanie rękę polną. Będzie super rolnikiem wtedy. Takim naprawdę hardkorowym rolnikiem. No. Mhm. Joseph też tutaj dużo. Ale nie aż tak dużo. Haro też jest dobry rolnik. Całkiem. Całkiem trochę pomaga przy tym, nie? No spoko. Tych dłoni polnych to mamy chyba ze dwie, więc luz. Yukiko, dobra, kto tam jest medykiem, żeby tutaj nie spierdzielić roboty czasem? Wy w ogóle. Niech robią to specjaliści, okej? Okay? Dobra, wszyscy trzej są specjaliści, więc kozak. Zrobi to ktoś, kto ma pojęcie. Na pewno. Na pewno! Obżarstwo trobo. Luz, żarcie mamy dużo. Git, jedz sobie. Najlepiej jest zjedz te insekcje, mięso. Mięso z insekta, tak, insekcie, mięso. O nie, nie ma komponentu, żeby to naprawić. Problem. Bardzo duży problem, poważne problemy to są. Dobra, spróbujemy wystrzelić kapsułę, co? Wezmę tak, przedmioty. Załaduj. Amunicja silnie wybuchowa. No tak ze 4 sztuki dosłownie. Chociaż nie wiem, czy ona nie wybuchnie jako jeden pocisk, nie? No dobra, i co? Akceptuj. Zielone przedmioty i zasoby zostaną teraz załadowane do kapsuł transportowych. A, i tam będzie tylko jedna, to potrzebujemy do tej też jedną. Można je osobno ustalić? Akceptuj. No zobaczymy. Jakbym chciał, żeby w każdym była po jednej, nie? Wybierz grupę kapsuł, wybierz następną kapsułę w grupie, wybierz poprzednią kapsułę w grupie. I później wystrzel. Ale gdzie mam je wystrzelić? Gdzie się wybiera cel? Gdzie się wybiera cel? He? Gdzie się wybiera cel? Jak kliknę wystrzel, to będzie cel? Czy jak? Naprawdę nie wiem, jak to działa. Nie chcę jej wystrzelić tak po prostu. No. Czy Yukiko już zoperowana? Nieczulenie już jest. I jest dłoń polna. I kozak. Ona na lewym ramieniu ma starą ranę postrzałową. Naprawdę. Ojejku, akurat na lewej. Ale jak jej wymienię całe ramię, to dłoń polna jej zostanie, czy nie? Szybkość uprawy plus 160%. No to jest kozak. To jest naprawdę kozak. No, czyli się udało. Jeżeli załadunek możesz startować. Zawartość, pociski. A tutaj nie ma. To tu jeszcze trzeba przynieść. W obie chcemy naraz. Kurde, jak się wybiera im cel? Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie chciałbym tego spierdzielić, bo kosztowały te sprzęty, nie? Co by było? Czy ktoś zaniesie jeszcze ten jeden pocisk? Czy nie? Karo? Ładowanie. Dobra, załadował też drugą, git. Bioniczne kończyny, nadpisałem wszystko poniżej w hierarchii. Aha, czyli nie zostanie. No, czyli skrzaniliśmy z tą lewą ręką. A trudno się mówi. Te dłonie polne też nie są jakieś drogie bardzo, nie? Wystrzel, to będziesz mógł wybrać miejsce. Pewno?
No to wystrzelam. A, zapiszę sobie. Zapiszę. Tak, i dopiero wystrzela. Pa, pa, pa. Generowanie planet. O. Jest. I dupnąłbym tutaj na przykład. Dobra, a ta druga? Ona już poleciała. Ale szybko to leci. No zaraz tu wyląduje już. I tu druga. Patrzcie. Jeszcze w niego zaraz trafi. Czy były twoje kapsuły transportowe, mówi. No serio! No i poirytowałem się, wiecie dlaczego? Bo to wcale nie jest takie precyzyjne, jakby chciał, żeby było. Myślałem, że to jest bardzo precyzyjne, że to w punkt trafia. A tu nawet w środku budynku nie trafiło, tylko gdzieś obok. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Zmarnowane komponenty. Bardzo dużo bym musiał tego nawysyłać, żeby to miało sens. Więc kupię dużo komponentów, jak będzie okazja, i wyślę tego dużo. Będzie kozak, nie martwcie się. Będzie super. To musi handlarz jakiś przyjść. Kiedyś. A kiedyś na pewno przyjdzie. Może jeszcze nie dzisiaj. Fala zimna. Super. Tym chłodnym akcentem kończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Jojo. Hejeczka. Cześć.